Dziękuję. Szanowny panie marszałku, wysoki Sejmie, pani minister. Polityka spójności ma za zadanie wyrównywać szanse poszczególnych regionów i poszczególnych krajów, które należą do Unii Europejskiej. Polska 72,8 miliarda. Oczywiście można tu mówić sukces, nie sukces. To sukces, że udało się tyle wynegocjować. I nawiążę do pytania mojego kolegi klubowego Romualda Jajchlera. Na wspólną politykę rolną, na drugi filar będzie mniej. I pan premier, pan minister Kalemba, szczególnie z tej mównicy kilkakrotnie mówił, że tą różnicę uda się zasypać pieniędzmi z polityki spójności. Polska wieś, ja nie chcę mówić, bo tak jak tu siedzimy na tej sali, ktoś jest ze Śląska, ktoś z Małopolski, ktoś z Polski Zachodniej. Polska jest jedna. Polska jest jedna. Ja też mógłbym powiedzieć, że jestem z Polski Centralnej, z województwa łódzkiego, które leży w sercu Polski. Dokładnie, tam się urodziłem, panie pośle Matuszewski. Ale panie minister, proszę, żeby jak najwięcej środków trafiło na polską wieś i żeby tak te programy wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak również z innymi resortami, które się tym zajmują i tym podziałem środków będą się zajmować, żeby trafiło na polską wieś. Bo ta zapaść, która była między wsią a miastem, ona nadal jest. Może ona jest mniejsza dzięki wspólnej polityce rolnej i dzięki środkom, które trafiły na drugi filar. Rolnicy zmodernizowali swoje gospodarstwa, ale infrastruktura na wsi, dostęp do służby zdrowia, do edukacji jest nadal ogromną przepaścią. I drogi, już nie chcę o tych drogach mówić, ale te powodzie, które w ostatnim czasie i ta infrastruktura, czyli nieuregulowane rzeki, cieki wodne i tak dalej, to między innymi są zaniedbania nie tylko z tych 6 lat, kiedy państwo rządzicie jako Platforma i PSL, ale również i z tych wcześniejszych czasów. I mam nadzieję, że dzięki tym środkom z polityki spójności uda nam się ten kraj do końca zmodernizować. Dziękuję.